Starszy kapitan Bartłomiej Góral, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. I proszę o podsumowanie wichur w naszym regionie. W dniu wczorajszym oraz dzisiejszym przeznaczeniem przechodził front atmosferyczny, w wyniku czego strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu koszalińskiego odnotowują znaczną ilość zdarzeń związaną z usuwaniem skutków powalonych drzew na ciągi komunikacyjne, na drogi oraz ewentualnie usuwaniem skutków tych porywistych wiatrów. Od dnia wczorajszego tych zdarzeń do chwili obecnej mamy około 50 sztuk. W działaniach brało udział 55 zastępów straży pożarnych, około 250 strażaków. A na jaką kwotę są zniszczenia? Zniszczenia są różne. Największe zniszczenia były oszacowane są w miejscowości Stare Bielice, gdzie na jednej z budów uległo uszkodzenia budowana stawiana więźba dachowa, która nie miała jeszcze stabilności. Tam straty zostały oszacowane na około 20 tysięcy. Główne straty w pozostałych zdarzeniach to są jakieś uszkodzone płoty. Na szczęście nie ma znacznych szkód, nie ma żadnych poszkodowanych na chwilę obecną samochodów i udaje się to po prostu usuwanie drzew z ciągów komunikacyjnych, tak jak powiedziałem.